Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku otwieramy całego kompletnego boksa Stopsa Champions League sezon 19-20 wersja włoska. Mamy tutaj na opakowaniu zaprezentowane właśnie włoskie kluby, które są do zebrania w tej edycji. Torino, Lazio, Roma w Lidze Europy, natomiast Atalanta, Inter, Napoli i Juventus w Lidze Mistrzów. Tutaj po jednym zawodniku jest dodane, natomiast tutaj są całe drużyny. Rozetniemy sobie tutaj całego boksa, bo on jeszcze jest zaklejony. Nie był w ogóle ruszany, więc tutaj jest na pewno wszystko tak, jak to powinno być poukładane. No i co, moi drodzy, lecimy. Miejmy nadzieję, że wpadnie bardzo duża ilość tych włoskich kart. Ja będę Was tutaj informował, które są włoskie, które z naszej normalnej wersji również. No i zaczynamy. Fabinho, Gabriel, Samatta, Isco, Malcuit i tutaj Messi, Klub 100, pierwsza karta specjalna. Te będziemy sobie tutaj bazówki odkładać. Tutaj specjalną jest Robert Lewandowski, MVP. Dalej Son, Almeida, Ikone, Savic i mamy pierwszą kartę typowo włoską, czyli Francesco Acerbi z Lazio. Teraz sobie sprawdzimy, jak wyglądają kodziki. No, czyli tak jak już wcześniej otwierałem, jest Mane w środku. No i kto tutaj jest? Barella, ale jest to numer 16, czyli również w naszej wersji ta karta jest. Dele Alli, Pro Performer, to jest trzecia specjalna. Dalej, Pavard, Wendel, Toloi i Kanté. Mamy drugą kartę, Klub 100, tym razem Rafael Varane. Maksimowicz, to jest numer 15, czyli to jest też w naszej wersji. Dalej, Perisic, Loris, Piszczek i Jowicz. No, czyli na razie tylko jedna karta typowo włoska wpadła, ale teraz już jest druga. Ciro Immobile, jego już mam. Lazio, czyli na razie wpada nam tylko zespół Lazio. Dalej, Grimaldo, MVP. I kto jeszcze? Ter Stegen, Cervi, Guedes i Osimhen. Lautaro Martinez, ta karta również jest w naszej wersji. Oblak, logo Bayeru Leverkusen. Klub 100, Marcelo, Aguero i Rakitic. Wcale to takie proste nie będzie zebrać cały komplet, moi drodzy, tych włoskich zawodników. Jest kolejna karta, Justin Kluivert, Roma, czyli mamy numer 3. Tutaj jest man of the match, Cillessen. I kto jeszcze oprócz nich? Gomez, Hummels, Upamecano i De Roon.
No i pięknie, mamy logo Lazio. Czyli jest trzecia karta z Lazio. Do tego Mendy, pro performer. Hernandez, Kane, Parejo i jeszcze raz pro performer Munier. To tym razem Izzo, Torino. Do tego Zapata, MVP. Logo Barcelony, Demirbay, Żardel i Handanowicz. Di Lorenzo, no i właśnie mamy kartę, która jest też tylko w wersji włoskiej z tymi numerami 17. Tutaj Napoli, Giovanni Di Lorenzo. Czyli mamy kolejną kartę. Dalej Azpilicueta, Callejon, Forsberg, Zane i Record Holders Alisson Becker. Pięknie, Sergiej Milinkowicz, Savic, ponownie Lazio, czyli czwarta karta z Lazio już. Do tego Man of the Match, Akanji, Robertson, Royce, Hadji i Szczęsny. Ponownie mamy Lazio i pięknie teraz jest karta MVP. Sergiej Milinkowicz-Savic. No teraz nam wpadają w końcu te karty. Gabriel Jesus, Hattrick Hero. Eriksen, Garay, Vecino, Pro Performer. I Angel Di Maria. Edin Dzeko, Roma. Do tego Mertens MVP. Zile. Rafa Silva, pro performer. Celik i Mendy. Ładnie, Sirigu, bramkarz Torino. Parejo, pro performer. Messi, Bender, Iličić i Koke. No i chyba ta karta również powinna być po tej stronie, więc będziemy w tym momencie w połowie. I jest znowu Lazio. Korea. No pięknie się to nam układa teraz. Fabinho, Man of the Match. Pavard, Pro Performer. I tutaj jak tak patrzę, to te karty są naprawdę w bardzo dobrym stanie. Mało jest takich uszkodzonych. Dembele, Lukaku i Kepa. Ok, jesteśmy moi drodzy w połowie. Ile mamy tych kart typowo włoskich? Tutaj 5, 5... I tu 11 kart już mamy. Czyli gdzieś 1 trzecia. Troszeczkę mniej. Florencji. Roma. Do tego Man of the Match. Koke. Firmino. Gulashi. Uronen i Cavani.
Gianluca Mancini. Zrobimy sobie tutaj miejsce. Man of the match Aaron Ramsey. Rakitic, Lokman, Vecino i Danilo. Zabierzemy sobie album na bok. Bo oczywiście tutaj karty z włoskiej wersji są najważniejsze. Cream City, ale to jest numer 15, więc to jest w normalnej wersji również. Record Holders Zane. Tam to sobie damy. Fernandinho, Götze, Zieliński i Mbappé. Mamy kogoś z Torino, a konkretnie Daniele Baselli. Modric MVP. Keita, Cillessen, Cuesta i Courtois. No ładnie, mamy Mane, klub 100. Trzecia karta, klub 100. Ranocchia, ale to jest numer 14. Do tego Foyt, Fejsa, Bamba i Koszta. Jak na razie jeszcze nie wpadła nam limitka. Zobaczymy, kto to będzie. Senat Lulic, Lazio. No dzisiaj przewaga kart Lazio, jak widać. Lukaku, man of the match. Robert Lewandowski, Gulashi, pro performer. Golini i Pulisic. Pasalic, ale to jest numer 16, czyli też ta karta jest w naszej wersji. Hat-trick hero Giroud. Damy sobie na złote je. Busquets, Diaz, De Vrij i Ramsey. Około 10 saszetek nam zostało. Roma, kto to będzie? Nicolo Zaniolo. Raheem Sterling MVP. Laporte. Tah, Hysaj i Navas. Mamy Torino. Andrea Belotti MVP. Alexandro pro performer. Logo Liverpoolu. Poulsen. De Vaest i Casemiro. Ponownie mamy Torino. N'Kolu. Mamy obrońcę. Di Maria, man of the match. Vertogen. Birki. Logo Lille i Trippier. No i mamy limitkę. Jest nią Christian Pulisic. Złota limitka z Chelsea. 14 Gosens, czyli to jest normalna wersja nasza. Gnabry, Vallejo, Zapata i Alonso. Ile mamy saszetek do końca? 4 sztuki.
Marusic, Adam Marusic z Lazio. Kante MVP. Alba, Grimaldo, Azamoa i Base Card Boost. Douglas Costa i to jest numer 16, no niestety, nie jest to 17. Busquets UCL Centurion. Logo Manchesteru City, Weiser, Koulibaly i Dybala. Dwie saszetki do końca, więc miejmy nadzieję, że jeszcze coś tutaj wpadnie. Paul Lopez, jego już mam i to chyba dwie sztuki, no ale jest kolejna karta włoska, więc trzeba się z tego cieszyć. Oblak MVP. Henderson, Gaia, Insigne i Munier. No i została nam ostatnia saszetka. Zaraz to sobie wszystko przeliczymy. Jeszcze mamy jedną kartę. Klub 100. Frankie de Jong. Cztery karty w sumie. Klub 100. I pięknie. Mamy Man of the Match. Justin Kluivert. Na sam koniec jeszcze taka bomba. Pięknie. Rodri, Brandt, Dongala i Cristiano Ronaldo. Tak więc, moi kochani, przeliczmy w sumie 30 saszetek w boksie. I co ile saszetek wpadała nam karta typowo włoska. Najpierw przeliczymy Lazio. Mamy tutaj Lazio, Lazio i jeszcze te dwie. Czyli razem ile mamy kart Lazio? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem kart Lazio. Jeżeli chodzi o Romę. Sześć kart z Romy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, w sumie siedem, bo jeszcze tutaj jest Kluivert, czyli 8 i 7 z Romy. Jeżeli chodzi o Torino, mamy 5. I jeszcze ta jedna z Napoli. Czyli 8, 7 to mamy 15, 20, 21. Licząc praktycznie co? No dwie trzecie saszetek to były karty typowo włoskie, więc naprawdę dobrze to wypadło. Sami ocencie, moim zdaniem dobry boks. Do tego jeszcze wpadły cztery karty Klub 100, limitka złota Pulisicza. Więc ja jestem zadowolony, no i liczę, że w kolejnych dwóch boksach, gdzie mamy razem jeszcze 60 saszetek, wpadną kolejne karty i uda się zebrać wersję włoską. Zrobię oczywiście też uzupełnianie albumu. To by było wszystko na dzisiaj na odcinku. Dzięki serdecznie za uwagę. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!